decyzją na wskazywane tutaj problemy zdrowotne. Obrońca chciałby coś powiedzieć. Wysoki sądzie, ja oczywiście podtrzymuję wniosek o wyznaczenie terminu rozprawy, wyznaczenie kolejnego terminu z uwagi na stan zdrowia oskarżonego, a także świadka jest nieprawdopodobnie, świadek też może być nosicielem koronawirusa COVID-19. Wysoki sąd w świetle obowiązujących przepisów, a także panujących pandemii, jest to wniosek moim zdaniem nie prowadzi zasady i słuszny. Czy ktoś z państwa chciałby wnieść? I oczywiście obrona zobowiązuje się w terminie 7 dni do doręczenia do aktu postępowania zaświadczeń potwierdzających ten stan rzeczy. Biorąc pod uwagę przytoczone przez oskarżonego okoliczności we wniosku, ja proszę o odroczenie terminu rozprawy. Jednakże uwaga, że jest to drugi termin, który jest z przyczyn leżących po stronie obrony obrażany. Ja bym wnosił jednak, żeby sąd wobec oskarżonego, żeby w terminie 7 dni przedłożył jakiekolwiek dokumenty potwierdzające, że oskarżonego przez sąd, aby w terminie 7 dni przedłożył. Ja się zobowiązuję do przesłania, jak najbardziej. W związku z faktem, że oskarżony od dłuższego czasu stosuje obstrukcję procesową, stosowaną zarówno przed sądem dyscyplinarnym w sprawie o uchylenie immunitetu, nie odbiera listów poleconych, a z pieniędzy podatników pobiera wynagrodzenie, które zostało mu obniżone tylko do, że tak powiem, o 30%, czyli 70% nadal pobiera, jest to mała kwota. Około 10 tysięcy złotych i tak wychodzi dla pana prokuratora na rękę. Więc w mojej ocenie sąd powinien szczególną rozwagę, ze szczególną rozwagą spojrzeć na ten fakt, że poprzednie posiedzenie nie odbyło się z powodu, że mecenas oskarżonego wnosi o to, że ma inną rozprawę. W innym sądzie, a chcę go osobiście reprezentować, a dzisiaj okazuje się, że nie reprezentuję go osobiście, że dzisiaj to może go i reprezentować inny pełnomocnik. Jak to jest możliwe, że dnia 28 to pismo, które dostałam przed chwilą, sąd mi doręczył, wniosek o umorzenie postępowania jest podpisane nadal przez mecenasa, adwokata Adama Kozoziemskiego, a nie ma go tutaj na sali. A to właśnie przez tego mecenasa poprzedni termin się odbył, bo on twierdził, że ma inny jakby termin. Czy sąd sprawdził to, czy w istocie ta rozprawa była, czy on w istocie stawił się na tą rozprawę, czy w tamtej sprawie, na którą się powoływał, nie powołał substytuta i czy to nie jest obstrukcja procesowa stosowana również przez obrońcę, którego sobie oskarżony wybrał. Sąd mnie poinformował również telefonicznie, gdy zadzwoniłam, zapytać się, czy oskarżony odebrał wezwanie, że wezwanie nie zostało odebrane. No jak to jest możliwe, że w listopadzie nie zostało odebrane wezwanie? On jako prokurator jest zobowiązany w ciągu 7 dni podać zmianę adresu zamieszkania. Czy sąd może powiedzieć, na jaki adres zostało wysłane to wezwanie w listopadzie i co stanowi rzekomy powód nieodebrania tego wezwania? Czy sąd posiada taką informację w aktach? Dlaczego to wezwanie w listopadzie kierowane na dzisiejszą rozprawę do oskarżonego nie zostało odebrane przez oskarżonego? Co stanowi powód, skoro awizowane pisma są 14 dni, a oskarżony w zasadzie przez 7 dni musi o każdej zmianie adresu informować? Że oskarżony wnosi o kierowanie korespondencji na podany do niego, na podany w trakcie przesłuchania adres dla doręczeń. Gdyż nie ma możliwości do korespondencji kierowanej na inny adres. Tym adresem dla doręczeń jest, z tego co jest sądem wiadomo, kancelaria adwokacka, adwokata Adama Kuzyńskiego, tak? No tak, czyli... Stąd informacja i wiedza oskarżonego, sąd do mnie bywa, o dzisiejszym terminie rozprawy i jego tutaj reakcja w postaci pism kierowanych do sądu. Ale formalnego usprawiedliwienia. Dlaczego on go nie
podjął, bo rozumiem, że tego wezwania nie mógł formalnie odebrać jego mecenas, tylko odebrał swoją kopertę. Proszę, oskarżycielki, sąd nie wie, jakie są ustalenia pomiędzy adwokatem a jego mandantem. No tak, ale oskarżony... Oczywiście, że osobiście koperty nie odebrał, ale może udać się do kancelarii i tam dowiedzieć. No tak, ale czy sąd przecież nie informował mecenasa, czy stawiennictwo jest obowiązkowe, czy nie obowiązkowe. Ja osobiście, widząc inne zachowania oskarżonego, uznaję to za jego element obstrukcji procesowej i odbieranie kolejnego listu. Dobrze, ale proszę oskarżyciel, może skupmy się na tym. Tak, dobrze. Jeszcze chciałabym się zapytać, na jakiej podstawie, skoro w piśmie, które złożył pan Kozoziemski, wnosząc o zniesienie poprzedniego terminu, że chce osobiście reprezentować, dzisiaj jest inny reprezentant. Czy sąd by mógł spróbować tę kwestię wyjaśnić? To myślę, że jeżeli pan Kozoziemski tutaj się stawi, to może tę kwestię bezpośrednio wyjaśnić na swoim terminie. Czy ja mogę poznać, czy pan jest od pana tą wiedzę uzyskać, zadać pytanie tutaj panu? No ale na jakiej zasadzie to bardzo został umotywany? Co wie? Dlaczego konkretnie nie został wprowadzony do informowania, dlaczego w dzisiejszym mecenasem kontraktu Radny Ziemski się nie stawi, ale uważam, iż w związku z tym, że pod koniec ubiegłego tygodnia miał kontakt ze swoim klientem, który jest wczoraj się ponad kwarantannie, z dużą dozą sprawności podszedł do swojego stanowiska w dniu dzisiejszym w sądzie, w jednym z złożonym wniosku przez pana Mazura do sądu. I pragnę zauważyć, iż pełnomocnictwo substytucyjne wraz z pismem przewodnim zostało datowane na dzień dzisiejszy wysoki sądzie, a nie wcześniejszy. Także jest to sytuacja nagła i nieprzewidziana. Czyli pan, to rozumiem, mogę zadać pytanie? Czy pan ma pełnomocnictwo? Tak, jest pełnomocnictwo. Czyli pan jest z kancelarii pana mecenasa Adama Kozoziemskiego, tak? Nie jestem z kancelarii pana mecenasa Kozoziemskiego. Tak? Mecenas, który tutaj porządził ten wniosek, wielokrotnie podnosił różne argumenty, że sprawa powinna być umorzona. Robił to, czynił to tu również przed sądem dyscyplinarnym, także jego stanowisko jest mi znane. I mogę przypuszczać, że tutaj są podobne argumenty, mające za zadanie opóźnić ten proces. Dlatego też nie wyrażam zgody na umorzenie postępowania, gdyż nie ma podstaw ku temu. Istnieją twarde dowody na to, że tego czynu dokonał określony prokurator, co byłam w stanie ustalić sama, że czynu dopuścił się prokurator. Sama nie byłam w stanie tylko ustalić imienia i nazwiska tego prokuratora, ale imię i nazwisko tego prokuratora zostało ustalone przez profesjonalnego prokuratora na podstawie zebranego dalszego materiału. I nie może być mowy o tym, że doszło do pomyłki, bo gdyby doszło w tej sprawie do pomyłki, ustalenia źle sprawcy, to w mojej ocenie jako osoby pokrzywdzonej, sprawca, który jest prokuratorem, starałby się zrobić wszystko, żeby pomóc tego faktycznego sprawcy wykryć, czyli współpracowałby z prokuratorem prowadzącym tą sprawę, czy też nawet przyszedł do mnie osobiście i powiedział: pani Pączkowska, to nie ja, mnie źle ustalono, ja zrobię wszystko jako prokurator, żeby siebie z tego oczyścić i pani pomóc znaleźć faktycznego sprawcę. Ale pan ma wręcz odwrotnie, utrudnia mi nadal życie, pisząc zażalenia do sądu. Tym, pisząc nieprawdziwe informacje, aby sąd nie zwalniał mnie
prywatnego aktu oskarżenia. Chociaż uważam, że to nie oskarżony decyduje o tym, czy sąd kogoś zwolni z opłaty, czy też nie. Ale napisane jego zażalenia spowodowały wyznaczenie postępowań, spowodowały kolejne koszty sądowe, bo sąd był zobowiązany, czy też niekoniecznie, rozpoznać takie zażalenia złożone przez oskarżonego i je rozpoznał. Tymczasem uważam, że oskarżony przekroczył swoje uprawnienia w sposób znaczny, że w tej sprawie, składając te zażalenia, czuł się nadal prokuratorem i uważam, że jakieś zażalenia może pisać na koszty sądowe pokrzywdzonego jako oskarżony. Myślę, że o takich sprawach powinien zawsze tylko i wyłącznie decydować sąd lub ewentualnie oskarżyciel publiczny, ale w tym wypadku był oskarżony, a nie oskarżyciele publiczne. Dlatego to pismo, które zostało sporządzone z datą 28 stycznia 2021 roku, sporządzone w zasadzie na ostatnią chwilę. Przecież takie pismo, proszę sądu, to oskarżony mógł sporządzić wcześniej. Cóż takiego się zmieniło od tego czasu, że on dopiero to pismo sporządza? Czyżby chciał jeszcze bardziej umęczyć moją osobę jako pokrzywdzoną? Czy jego zamiarem jest doprowadzenie do przewlekłości procesu? Takie pismo powinno znaleźć się w aktach na początku sprawy, a nie w tym czasie, gdzie się wnosi odroczenie rozprawy i tak dalej. Ja mogłam z tym pismem się zapoznać. Pan prokurator tutaj też mógł się z nim zapoznać wcześniej. A jest to robione, to jest kolejny trik zastosowany przez oskarżonego. Ponieważ i tak sąd tę sprawę odracza, w związku z tym decyzję odnośnie tego wniosku również będzie odroczona do kolejnego terminu rozprawy. Czyli doszliśmy do dnia 13 kwietnia. Do godziny 10:00, tak? Tak jest, tak.